Drodzy maturzyści, prezentowana pani Monika Barczak zdobyła na naszej uczelni tytuł zawodowy inżyniera. Tytuł zawodowy inżyniera możecie uzyskać również studiując na kierunku inżynieria zarządzania. W studiu jest ze mną pani doktor Małgorzata Karoleska-Szparaga, kierownik Zakładu Inżynierii Zarządzania, która przedstawi państwu, co czeka studentów na tym kierunku i dlaczego jest to atrakcyjna oferta studiów. Dzień dobry. Dzień dobry, panie rektorze. Witam wszystkich państwa. Kierunek Inżynieria Zarządzania. Zapraszam. Studiując inżynierię zarządzania, nasz drogi przyszły studencie, nabędziesz wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie nauk o zarządzaniu, ekonomii, wiedzę inżynierską oraz umiejętności menedżerskie. Możesz pracować w przedsiębiorstwach usługowych, produkcyjnych, handlowych, wszelkich branż w zasadzie. Będziesz umiał usprawniać procesy związane z zarządzaniem, procesy produkcyjne, czy wprowadzać innowacyjne produkty na rynek, bo stąd też ta wiedza menedżerska i zarządcza. Pomyśleliśmy sobie, że jeżeli połączymy ze sobą nauki menedżerskie i nauki inżynierskie, to doskonale wpasujemy się w potrzeby rynkowe, bo nasi współpracujący przedsiębiorcy i analizy rynku wyraźnie wskazują na to, że dzisiaj potrzebujemy na rynku pracy ludzi, którzy są menadżerami i posiadają umiejętności techniczne i wiedzę techniczną, ale z drugiej strony też potrzebują nasi przedsiębiorcy ściśle wyspecjalizowanych inżynierów, którzy rozumieją procesy zarządcze i potrafią rozwiązywać konflikty i wszelkie inne problemy związane z zarządzaniem. Więc myślimy, że jesteśmy kierunkiem, który jest potrzebny na rynku pracy. No oczywiście dodatkowym atutem tego kierunku jest także jego upraktycznienie. 6 miesięcy praktyk u pracodawcy to naprawdę jest czas, kiedy pracodawca może dobrze poznać swojego pewnie przyszłego pracownika, bo tak bardzo często się zdarza, a i pracownik jest w stanie się zorientować, czy taka praca mu odpowiada i to miejsce. Kolejną rzeczą jest to, że dość blisko współpracujemy z przedsiębiorcami, którzy w okolicach Włocławka prowadzą przedsiębiorstwa, które są znane w kraju i poza jego granicami. Także mają nasi przyszli studenci możliwość praktykowania właśnie w takich przedsiębiorstwach. Zapraszamy praktyków do współpracy, realizują zajęcia. Czasem to są wykłady dedykowane, czasem nawet całe jakieś przedmioty, więc ta współpraca jest rzeczywiście ścisła. No i cóż, no, jeszcze atutem zapewne jest wyspecjalizowana kadra dydaktyczna, nauczyciele akademiccy, niejednokrotnie nauczyciele akademiccy, którzy mają doświadczenie w praktyce, no i oczywiście ci praktycy, którzy do nas przychodzą i realizują zajęcia. Co roku też organizujemy wyjazdy studyjne w ramach praktyk Open Space i staramy wyjeżdżać się do przynajmniej 2 miejsc w Polsce najczęściej do przedsiębiorstw, które są znane w całej Polsce i są nowoczesne właśnie w tej sferze produkcyjnej, logistycznej czy jakościowej, bo takie właśnie specjalności proponujemy naszym przyszłym studentom. Zatem wybierz, drogi studencie, specjalność dla siebie na inżynierii zarządzania. To jest inżynieria produkcji, gdzie nauczysz się koncepcji projektowania produktów, organizacji procesów produkcyjnych, zarządzania produkcją gospodarki materiałowej, remontowej, no i oczywiście dokumentacji technicznej. Na inżynierii logistyki nauczysz się m.in. zarządzania systemami transportowo-magazynowymi, optymalizowania kosztów logistycznych, metod systemów informatycznych wykorzystywanych w szeroko pojętej logistyce, regulacji prawnych z dziedziny logistyki i transportu i oczywiście jeszcze wiele innych rzeczy. Na inżynierii jakości nauczysz się systemów zarządzania jakością według ISO, metod i narzędzi zarządzania jakością,
akredytacji, certyfikacji, normalizacji, metod organizacji procesów produkcji, zarządzania produkcją, dokumentacji technicznej i ściśle umiejętności menedżerskich. No i jeszcze tak, na koniec chciałam jeszcze ostatnie zdanie, panie rektorze, z kim współpracujemy. To nie są wszyscy, ale możemy się pochwalić ścisłą współpracą z Anvilem, Anvisem, z Faberem, Indoramą, Kongsbergiem, LPP, SA, z Rabenem, Solvayem i jeszcze pewnie więcej. Więc, szanowni państwo, jeżeli chcecie zdobyć wykształcenie inżynierskie na kierunku inżynieria zarządzania, trzymamy kciuki tym razem za przedmioty matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski lub język obcy. Najlepszy z tych przedmiotów przez was zdany będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Bardzo dziękuję pani doktor za obecność w studiu. Dziękuję. A zobaczmy, co sądzą o tym kierunku nie tylko studenci, ale także absolwenci i potencjalni pracodawcy. A my czekamy na państwa. Cześć, nazywam się Patryk Więcnowski, jestem absolwentem Państwowej Uczelni Zawodowej we Wrocławku. Ukończyłem studia na kierunku inżynieria zarządzania. Obecnie pracuję w międzynarodowej korporacji na stanowisku młodszy specjalista do spraw przygotowania produkcji. Swoją przygodę z przedsiębiorstwem produkcyjnym zacząłem już podczas odbywania praktyk zawodowych oraz dzięki temu, że miałem przyjemność pisania pracy inżynierskiej na temat optymalizacji procesu produkcyjnego. Dzięki wiedzy zdobytej na Państwowej Uczelni Zawodowej we Wrocławku oraz swojemu zaangażowaniu podczas praktyk zawodowych dostałem propozycję pracy w WIKA Polska na pełen etat. Dzień dobry, nazywam się Izabela Krzeszewska-Rykowska, jestem kierownikiem do spraw zasobów ludzkich w firmie Anvis we Wrocławku. Od wielu lat współpracujemy z Państwową Uczelnią Zawodową we Wrocławku w zakresie realizacji praktyk dla studentów. Co roku kilkoro studentów odbywa praktyki w naszej firmie, między innymi w takich działach jak działy produkcyjne, dział IT, działy logistyczne, księgowość czy też biura obsługi klientów. Niektórzy ze studentów zostali z nami najdłużej, bo przyjęli propozycję pracy, jaką im zaoferowaliśmy i dołączyli do społeczności Anvis. Również nasi długoletni pracownicy korzystają z oferty Państwowej Uczelni Zawodowej, studiując, podnoszą swoje kompetencje. Jesteśmy też członkami Rady Ekspertów Państwowej Uczelni Zawodowej. Bierzemy udział w dostosowywaniu programów studiów do rynku pracy, dzięki czemu w dłuższej perspektywie mamy możliwość pozyskania wykwalifikowanych pracowników. Uważam, że współpraca z uczelnią przynosi obu stronom korzyści, a przede wszystkim ma realny wpływ na wrocławski rynek pracy. Jesteśmy studentami inżynierii zarządzania o specjalności inżynieria logistyki. Jesteśmy osobami pracującymi i chcąc uzupełnić swoje wykształcenie oraz zdobyć nowe kwalifikacje, zdecydowaliśmy się na wybór właśnie tej uczelni, która daje nam możliwość studiowania w systemie popołudniowo-weekendowym, dzięki czemu możemy pracować i studiować jednocześnie. Nasza uczelnia oferuje nam również koła naukowe, które prężnie działają. Osobiście należę do jednego z nich. Jest to koło naukowe Horyzont, którego celem jest rozwój zainteresowań studentów problematyką jakości, logistyki oraz produkcji. Atmosfera na naszej uczelni jest naprawdę fantastyczna. Gorąco polecamy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nasza uczelnia oferuje różne kierunki, bardzo ciekawe, o różnych specjalnościach. Więc zachęcamy wszystkich gorąco.